Hej, cześć, siemano ludziska, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kucyk, a to jest Unloved. Pewnie nie słyszeliście o tej grze, a może słyszeliście, kiedyś był to podobno dodatek do drugiej części Dooma, Hell on Earth. Może nie dodatek, przepraszam, źle powiedziałem. Był to mod właśnie do tej gry, ukazał się chyba w 2010 roku. Natomiast teraz pojawiła się ta gra jako właśnie osobny tytuł i możemy w nią zagrać. W zamyśle miała wyglądać podobnie do Dooma, rozgrywka. Miała być szybka, miała być brutalna, praktycznie zero fabuły, tylko napieprzanie się. Została przeniesiona na inny silnik po to, żeby była lepsza oprawa graficzna. Także jestem ciekaw, jak to wyszło. No i okej, ludziska, zaczęliśmy. W zasadzie tak mnie tutaj ni z dupy, ni z pietruchy zrzucili, jakby, chyba. To jest klatka bodajże, z której wyszedłem. Mam takie dziwne... Coś się rusza gdzieś. Mam takie dziwne wrażenie, że jakby jest lekka akceleracja myszy, ale może tylko się mi tak wydaje. Dobra, to wygląda mi na jakiś, kurczę, nie wiem czy szpital. Nie wiem też, czy nie jest delikatnie za ciemno. Zaraz to zmienię. Okej, delikatnie podniosłem poziom gamma po to, żebyście mieli lepszy widok, żebyście lepiej to widzieli. Na Steamie ta gra zbiera rewelacyjne recenzje, wszystkie bardzo pozytywne, znaczy wszystkie, no większość bardzo pozytywnych. Gra niestety kosztuje 15 euro, co moim zdaniem jest troszeczkę za dużą ceną jak na taką grę. No nie jest to najbardziej nowoczesna gra, nie jest to tytuł AA, może też dlatego kosztuje 15, a nie 50 czy 60 euro. Okej, podniesienie przedmiotów trochę nam zajmuje, nie jest to natychmiastowe. Ale to może i dobrze. Okej, mamy tutaj zamknięte drzwi, więc tam nie przejdziemy. Szafki nie mogę otworzyć. Kurczę, podoba mi się, wiecie co? Muzyka. I też słyszałem, że podobno właśnie muzyka jest świetna w tej grze. No zobaczymy. Okej, te drzwi są zamknięte. Tutaj mamy żółte, tam mieliśmy niebieskie. Jeszcze zajrzę tutaj, czy tutaj byłem, czy nie. Wydaje mi się, że to ta lokacja z początku. Tak jest. Znaczy lokacja, pomieszczenie. To jest zamknięte. Dobra, myślę, że zwiedziłem wszystko, co mogłem. Zaczynamy. Już słyszę jakieś niepokojące dźwięki. Gdzie jest ten super shotgun? Pod trójką. Okej, przypomina to faktycznie Dooma dwójkę, a nawet najnowszego Dooma. Taki jakiś pancerz, kurczę, troszkę się tutaj długo go podnosi te itemki. Otwieramy. O kurwa. Nie wiem, czy nie jest za głośno. Być może będę musiał ściszyć. O kurwa, jak we mnie wlecieli. Gdzie są moje hapsy? Okej, mam ciągle pełno jeszcze. Czemu nie mogę... O fuck. To jednak nie było to. O, jaki on szybki. Nie wziąłem najniższego poziomu trudności, wziąłem drugi od dołu. Okej, mamy tutaj shotgun ammo. Podobno, ale tylko podobno, nie jestem pewien, czy mam rację. Itemki w tej grze są, lokacja itemów jest generowana losowo, także zawsze będą gdzie indziej. Ammo i tak dalej, bronie, więc to jest też w sumie fajne. Poczekajcie chwilkę, tylko ściszę troszeczkę grę, bo mam wrażenie, że jest za głośno. Okej, myślę, że powinno być lepiej. Okej, mamy jakieś ammo do SMP. Pewnie jakiś jest pistolet maszynowy, coś takiego. Zakładam. Ciekawe, co to jest. Oczywiście pentagram, nawet nie pentagram. On ma dodatkowe dwa ramienia chyba, ramiona. Oczywiście nie możemy tego otworzyć. Potrzebujemy jakiegoś klucza, jak to zwykle bywało w Doomie. Ammo podniesione. Na razie to byli... Okej, full ammo. Pierwsi przeciwnicy, więc nie mogli być mocni. Pistolet, nie wiem po cholerę, skoro mam defaultowo, domyślnie mamy pistolet w łapie. Okej, to wszystko jest zamknięte, więc pozostaje nam tylko chyba lecieć na górę. Sprawdzić, co tutaj mamy. Wszystko zamknięte. O, a SMP, silenced masz pistolet. Nie, machine gun, dobrze, to jest Uzi. Jakie fajne.
Czy możemy mierzyć może przez muszkę? Nie, prawy to też coś, jakiś dziwny atak. Okej, niepotrzebnie. Niepotrzebnie to wybrałem. Ale fajnie, mamy broń nową. Jeszcze nie mogę doczekać, kiedy ją... Te, próbowałem otworzyć drzwi, dobra. Jeszcze nie mogę się doczekać, kiedy ją wypróbuję na tych stworach. No właśnie, tak jak mówiłem, ta gra, tak samo zresztą jak i Doom, część druga, nie miały zbytnie fabuły. Chodziło o czystą rozwałkę. I myślę, że tak samo jest w tej grze. Dobra. Cholera, mam wrażenie, że... Skąd ja mam wziąć to Sun Cresta, kiedy wszystko jest zamknięte? Niebieska, czerwona, żółta, wszystko jest pozamykane. O, w ogóle na shifcie mogę biegać. Żółty pasek to stamina, który mi się oczywiście wyczerpuje. Ale również napełnia, gdy go nie używam. Cholera, wszystko tutaj wydaje mi się, że poszedłem i nic nie znalazłem. A, tu jest. Okej, mamy kolejne przejście. Lokacja wygląda znajomo, ale możliwe, że tu jeszcze nie byliśmy. Tu chyba są stwory. To chyba nie jest za dobra broń. Takie mam wrażenie. Shotgun jednak lepszy. Okej. O kurde, znowu zamknięte. Oczywiście... Co to za... Jakaś... Skojarzyła mi się z pielęgniarką z Silent Hilla. Ale okej. Miło mi to też poznać. O tyż, mato. Wali jakimiś dziwnymi... Wiecie co, te pomieszczenia są bardzo do siebie podobne i możliwe, że będę się tutaj gubił. Ale no nieważne. O... Okej, tu się przejdziemy, bo... Nie... Jezu, tu byłem. Ja tu faktycznie byłem. Ale tu chyba nie byłem, stąd. Co ja chciałem powiedzieć? Aha. Czym to się jeszcze różni od Dooma? Klasycznego Dooma jedynki, jak i dwójki. Te klasyczne Doomy... One są bardzo podobne, te korytarze. Klasyczne Doomy polegały na tym, że nie było w nich celowania. To znaczy nie można było góra, dół, tylko lewo, prawo. Także nie trzeba było celować, wystarczyło po prostu strzelać, najechać na... Nawet jak był tutaj przeciwnik, to wystarczyło, że tutaj mieliśmy celownik, strzelamy i on dostawał. Po prostu system jakoś celowania nam pomagał wtedy i... No i te stwory jakoś tam ginęły po kolei. On je po kolei właśnie namierzał. Wszystko zamknięte. Cholera jasna, dobra. Żeby nie przedłużać, spróbuję gdzieś tutaj coś dalej polecieć. Nie no, tutaj byłem i to wszystko jest zamknięte. To jest lokacja z początku gry. No nie powiem, troszkę jest denerwujące, bo mam wrażenie, że biegam w kółko. Niby coś tam otworzyłem, ale jest to bardzo podobne do tego, gdzie byłem. To oczywiście zamknięte. Tam nie mam tego kresta. Jestem ciekaw, czy to jakoś da się wykorzystać. No, muzyczka daje się we znaki, fajnie jest. Tu byłem. Nie wiem, czy to jest bug, czy ja faktycznie się zawiesiłem i nie wiem, co dalej. Ściany oczywiście nie mogę otworzyć, bo to logiczne. Przejdziemy sobie tutaj, bo te drzwi wcześniej otworzyłem. I wejdziemy na górę. Silver Key, okej. Tylko do czego mi jest Silver Key potrzebny, skoro ja tutaj nie widziałem żadnych drzwi, które wymagałyby klucza. Ha! Okej, mam full hapsów. Więc... Co my tu mamy? Weapon mod, okej. Właśnie. Jeśli mowa o card piece, jeśli mowa o modyfikacjach do broni, to tą, którą obecnie trzymamy, możemy zmodyfikować. Także zmodyfikujemy sobie shotguna. Okej, mamy większy... Nie, zmniejszony, mamy rozrzut. Śrutu? Nie wiem, czy mam być z tego powodu zadowolony, czy nie. Tu jest pozamykane i tutaj już więcej nic nie znajdziemy. Czyli wychodzi na to, że musimy się cofnąć po prostu. Tu wszędzie...
Co tu mamy? Okej, do naszego pistoletu. Wszystko tu jest zamknięte, lecę na górę. No i tu musi być coś do otwarcia. O! Nail gun, czyli stolet na karabin na gwoździe? Mamy czerwony, blood crest, zajebiście. Mogę tak bronię zmieniać. O, to niczym minigun, tak trochę mi przypomina. I on się zdaje być mocny. A więc fajnie. Dobra, szybki reloadzik zrobimy. Kurde, wszędzie słyszę odgłosy, mam wrażenie, że obok mnie są przeciwnicy, gdy wiem, że tak nie jest. Okej, mam tylko chyba 7 już gwoździ, więc nie będę może tak szastał tym. Mamy też Mooncresta, czyli niebieski. Mamy gwóźdź, chociaż to bardziej wyglądało jak nabój do karabinu snajperskiego. Kurde, wszechobecne dźwięki tych stworów. Ziemię! Gdzie? Jezu, tu jest klaun! Wiecie co? To... O kurwa! 16 hapsów! Zginę zaraz! Opierdolcie się, kurde! Okej, moi drodzy. Zginąłem. Zacząłem jeszcze raz. Okazuje się, że jak się zginie, trzeba planszę przechodzić od nowa. I ku mojemu zdziwieniu, no, nie powiem, zmniejszyłem sobie poziom trudności, bo dosyć wcześnie zginąłem i to nie było tak, że zginąłem ze swojej, jakby powiedzieć to, głupoty. No, tylko, kurczę, no, nie poszło mi. Także... Zmieniłem sobie na niższy poziom i wiecie co? Zupełnie to inaczej wygląda. Zobaczcie, inne są pomieszczenia, wszystko jest inne, gdzie indziej są bronie. Także jestem troszkę w szoku. Ciekawe, ciekawe, nie powiem. Okej, za tymi drzwiami chyba... Ła! Kurde, trochę niecelnie strzelam. Dobra, zajebana. Okej, do pistoleta mam pełno. Szybko sobie pancerz jeszcze na... naładuję. No, medkita, kurczę, mylą mi się te pomieszczenia. Wszystko jest bardzo do siebie podobne. Okej, nowe przejście. Tam widziałem jakiś już typów. Już jakieś stwory się tam czają. Wejdźmy tam w takim razie. Aha, okej, prawy przycisk to jest pojedynczy strzał. Ała. Dwa. A jest tam. O ty szmat. Takim przestraszył. O fuck! Co to jest? I dlaczego już mi wyskoczyło? Ja nie mam wszystkich broni jeszcze. Jakiś... Coś w stylu bossa, Jesus. A więc co, to jest wszystko schizowe. Naprawdę, nie powiem, można się trochę przestraszyć. Czasami. Szczególnie jak się gra w nocy. O Jezus Maria. To jest ten zwykły skurwiel. Skąd oni wychodzą? Dobra, wreszcie się złożył. Ja ani nie mam nailguna, ani SMP, mam tylko pistolet i shotgun. Ej, niedobrze. Mam też wrażenie, że chodzę w kółko. Schizowe te dźwięki są, nie? Musicie przyznać. Okej, okay, mam full hapsów. Tu jeszcze nie byłem?
Czekaj, za tymi drzwiami wyraźnie jest jakieś zło. Jak w sumie za każdymi drzwiami. O, mam Blood Cresta. Fantastycznie. Jeszcze jakbym jakieś inne bronie zdobył? SMP chociażby? Nie? Ciekawie, znaczy ciekawie. No sympatycznie by było. Wystraszył mnie. Jego wina. Bo mamy armor. Pełno, mamy hapsy. Więc tego nie potrzebujemy. Szukam jeszcze drzwi, w których... przez które nie przechodziłem. Kurwa, mam wrażenie cię... O, tyż! O nie, to ten agent. O cholera. Dobra, zajmę się może tymi małymi na początku. Wiecie co, trzeba stąd spierdalać, tylko że tam jest ten clown. Więc nie bardzo chciałbym na niego trafić. Ej, wiecie co, z pistoletu sobie lepiej poradziłem niż z shotguna. Jak to szybko biega. Może się do mnie teleportować. O, fuck! Wiecie co, pancerz mi cały zszedł. Muszę gdzieś coś podnieść. Byle szybko. Nie, nie biorę apteczki. Brakuje mi tylko 12 zdrowia, nie będę się bawił w coś takiego. Być może później będzie mi brakować więcej. I wtedy by się przydało. Potem... Do tego jest Silver Key potrzebny. Dobra, tutaj mamy czerwone, ale wiecie co, nie przechodzę. Nie przechodzę, bo chciałbym znaleźć bronię. Chciałbym tu się rozejrzeć. Kolejny z totem. Czy ja znajdę tu jakieś bronie? Czemu tu nic nie ma? Tylko skrzynki. Dobra, pancerz mamy. Troszkę mnie zaczyna to denerwować, że... tak długo się to podnosi. Okej, już idą za mną. Dobra. Skąd oni się biorą? Martwa dziwka. Super shotgun, ale przecież mamy już super shotgun. Więc to mi chyba nic nie dało. Nie, dziwne. Pancerzyk sobie na fulla uzupełnimy. Mamy jednego Silver Key'a. Pytanie, do czego to go użyjemy? Szkoda, że tu mapy za bardzo. Chociaż jest niby mapa, ale ta mapa jest jakaś taka dziwna. Cholera, denerwuje mnie. Oj, niechcący? To takie kwadraty. Wychodziłoby na to, że nie ma za dużo tych pokojów. A jednak troszkę ich jest, bo tu wychodzi na to, że jest ich 7. A przecież wiemy, że to nieprawda. Weapon mod. Dobra, już do shotguna zrobię, trudno. Co mamy? Pistol clip extended? Aha, ale to w pistolecie. Na strzała zsiadł. Nie żyje? No. Tak się dosyć dziwnie złożył. Dobra, otworzymy tego. Aha, to są takie boosty tymczasowe chyba. Z tego co widzę. Jeśli dobrze, to rozumiem. Znowu do pistoletu, czyli jednak źle wam mówiłem na początku. To nie jest tak, że jako broń trzymamy, taką modyfikujemy. Na to by wychodziło, że nie. Okej, cholera. Gdzie ja jeszcze nie byłem? Czego mi jeszcze brakuje? Nie no, ta mapa to jest po prostu syfiasta. Ta minimapa. Musicie mi przyznać rację, no. Okej, czy nie? Czy coś tu mnie goni? Gdzieś coś? Okej, tu mamy niebieskie... mamy niby zielone. Kuchnia. Dobra, wiecie co? Chyba już wszystko zwiedziliśmy i musimy iść do czerwonego. Mamy niebieski. Może jednak ta mapa jakoś coś tam nam pomaga. O kurde!
Ja pierdolę, on naprawdę mnie wystraszył. Co to był? Skąd one się biorą? Jeszcze tu pielęgniareczka chyba. Nie? Nigdzie nie można czuć się bezpiecznym. Dobra. Był gdzieś ten skurwiel. Po dwóch stronach tego pomieszczenia mamy czerwone. Wow, jednym strzałem. Nawet nie były dwa naboje, tylko jeden. Czuję, że tu będzie hardcore, wiecie? A ja jestem nieprzygotowany, bo nie mam wszystkich broni. Mam nadzieję, że nie przeoczyłem, tylko tak miało być. Cholera, jakiś boss chyba. Ała. Za mną jeszcze. Czemu one muszą się naraz pokazywać? Nie mogą po kolei podchodzić? Skurwiele. Co to za grubas? O fuck. Nie zginął. Tego muszę dojebać na blisko. Pancerz mi się kończy, niedobrze. Zginął, okej. One się między sobą strzelają, dobrze widziałem? Wiecie co? Muszę pochodzić i pozbierać ammo teraz. Okej, żyćku sobie weźmiemy. Żeby do stówki było. I... co my tu mamy? Pistolet. Znaczy ammo do pistoletu. Dobrze, dobrze. Jeszcze gdzieś wcześniej widziałem do shotguna, ale cholera. Gdzie to było? Gdzie to było? No i oczywiście pancerz. Okej, mamy do shotguna. Pytanie, gdzie pancerz? SMP, którego nie mam. A gdzie? Dobra, do pistoletu mam już full. Zatoczyłem koło, zdecydowanie. Naprawdę można się zgubić. Nie jest tak, że ja jakoś nieumiejętnie w to gram. Tylko naprawdę można się zgubić. Okej, mamy... medkita, którego nie potrzebujemy w tym momencie. O, dobrze, chociaż mogę przeładowywać. Okej, mamy Silver Kaya, tylko pytanie, gdzie była teraz skrzyneczka? Mamy machine pistoleta. Super. To jest, wiecie co, jako że to ma 300 naboi w magazynku, to jest dobry na moment, gdy nas osaczą. Przeciwnicy. To jest, myślę, dobry właśnie na to moment. Mamy kolejnego Silver Kaya. To jest dobry moment, żeby wyciągnąć tą broń i nakurwiać po prostu, ile fabryka dała. Myślę, że to po to jest ta stworzona broń, bo znowu mamy czerwone, możemy tam... A propos. Aha. To ile mamy tego? Co to jest? Ink bottle? Co to daje? Cholera, nie wiem. Nie jestem pewien, co mi to dało. Ale pozbierajmy jeszcze. Do shotguna mamy full. Myślę, że tutaj sobie pójdziemy. Prawda? Dobrze mówię? Stąd przybyliśmy. Jakaś gruba skórna. Dobrze, że niczym nie strzela. Czemu mi wylecieli nagle? Pancerza znowu nie mam.
Jakoś nie umiem poprawnie zwiedzać po prostu tych pomieszczeń. No nie umiem. Ciągle się mam wrażenie, że chodzę w tym, po tych samych miejscach. No nie? Okej, zamknięte. To przynajmniej zawęża. Medkita, nie chyba. A bo wiecie co? Może i wezmę. Co to ten ink bottle daje? Wezmę medkita. I... Jak się tylko rozprawię z tymi ziomeczkami, którzy się respią, nie wiadomo dlaczego. Zdecydowanie chyba ulubiona pukawka moja w tym momencie, bo fajnie tyra. Znaczy, słaby damage, ale szybki oczywiście. Strzały na minutę. Ilość naboi na minutę. A po co ja się tu kurwa cofam? Oni się respią jak nic, jak długo nie jestem w jakimś pomieszczeniu, to oni się chyba respią. Zajebany. A ja tylko chciałem pancerz odzyskać. I znaleźć jakieś fajne itemki. Dobra, tu mamy nie, tu też mamy medkita. Cholera jasna, gdzie były te skrzynki? Dobra, wrócimy po nie... Później. Gdzie ja go słyszę? Yo. Ze ścianą gdzieś chyba. Okej, lecimy do tych czerwonych drzwi w końcu. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ale... No, jeszcze podniesiemy... Aha, nailguna już mamy full. Przejdźmy dalej do czerwonego. Szkoda, że nie dwa naraz. A ja tu byłem przecież. Ale tą babeczkę z Silent Hilla zerżnęli jak nic. No i nie powiedzcie mi, że nie. Cholera. Ja jestem ciągle bez pancerza. Tak jest, ja tu byłem. Kręcę się, kurna. O, mamy pancerz chociaż troszeczkę. Ile? 20? 19. No może być, nie będę narzekał. Dobra, wiecie co? Idziemy do czerwonego. Nie będę zbaczał z kursu. Oła! I co? I znowu zbacz. Się zablokował lekko. Koleżka, dobra, tutaj były te skrzyneczki. Tylko, że mi niepotrzebne te totemy, bo... Może? Może jednak? Jeszcze jednak gdzieś była i mam chyba jeszcze jeden kluczyk. Dokładnie. Nie wiem. Możemy tutaj przejść? Tu jeszcze chyba nie byłem. Nie, byłem. I jeszcze jeden klucz mi został. Dobra. Tu już wszędzie byłem. W takim razie idziemy do tych czerwonych drzwi, które były w głównym holu. Muszę tam jakoś się dostać. Tam pójdziemy. Tu są w ogóle jeszcze jedne drzwi. Jednym strzałem obu? Tak, zajebiście. Nie uciekaj, przyjacielu. Czyżbym kuźwa znowu... Jezus Maria, jak ty straszysz. Czyżbym znowu się... Chyba znowu się błądzę. A ja chcę tylko do głównego holu. Dobra, do głównego holu powinienem chyba do zielonego iść. Labirynt. O, jestem, dobra. Znowu jakieś gówno. Nawet mogę skakać ludziska. Aczkolwiek nie wiem, czy jest to potrzebne w tej grze.
No i musiałem w to wejść. Zginęli wszyscy? Założę, że tak. Nie. Teraz tak. Fajnie, że ammo upuszczają. No znowu mi wyszedł. Jeden z o kurwa, cała banda. Może nie cała banda, ale trochę. Rzeźniczek. Dobra, chyba odpuścili. W takim razie otwieram. Tam ktoś puszcza znowu fioletowy. Kurwa, nie mogą mi... Nie pozwolą mi tam przejść. Tylko ammo niepotrzebnie na nich tracę. No nic, dobra, otwieramy czerwone. Mam nadzieję, że tutaj znaleźliśmy oczywiście niebieski Mooncresta. I zaraz się pewnie mi zrespią, gówna. Gdzie jest mój nailgun? Halo, halo. Mamy tu niebieskie drzwi. No i po co znowu wracam do głównego holu? Ktoś mi to wytłumaczy? Chciał pojedynek na pistolety, to dostał. Okej, przejrzeć wszystko, wszystko zbadać. A mam full ammo? Okej, zamknięte. Dobrze dla mnie. Mniej pokoi do zwiedzania. Tu niestety jest... Jeszcze... Cholera, gdzie jest ten nailgun? Gdzie ja go znajdę? Jestem ciekaw, jak nagranie wyjdzie w ogóle. W sensie, jak to będzie z płynnością? Ja... Wydaje mi się, że... Jest solidnie, powinno być solidnie. Ewentualnie będę musiał wyższy bitrate dać na filmie. Bo jest całkiem dużo akcji, całkiem dużo się dzieje. No i wydaje mi się też, że będzie dosyć długi odcinek. Chyba, że jakoś to elegancko przytnę. Okej. Kurde, znowu ta sama broń. Nie wiem, czy to nie jest błąd, że... Coś już na mnie wychodzi chyba. Albo ma zamiar. I idzie. Daliby spokój, nie? Jaka szarża w ogóle. Boże, ta suka jedna, no. Jezu, jak szybko przybiegł. A ta się dziwi, jak mnie widzi. Gdzieś tu było ammo do tego pistoletu maszynowego? Nie. Tutaj na biurku było. Ale i się nogi rozjebały na stole. Kurde, odpuśćcie mi, ja chcę już iść do niebieskiego, już będę szedł. Klaunik jebany. Dobra, zginął. Jeszcze bym chciał tam zajrzeć, do niebieskiego oczywiście. Mówię, w tej... O Jezu. No chodź, dobra, chodź. Potrzebnie dwa strzały na nią zużyłem. Dobrze, że jest dosyć dużo ammo. Ile was tu ścierwa? Tu byłem, ale zostawiłem jakieś ammo do pistoletu maszynowego. Do tego mojego uziczka. Nie no, nie dadzą mi bez spokoju, ale nie chcę też biec w jednym kierunku, znaczy na przykład od drzwi do drzwi, bo jeśli się skumulują te stwory, no to będzie nieciekawie. Dobra, wiecie co? Otwieram niebieski.
i niech się dzieje, co się ma dziać. To jest w sumie tylko odcinek taki poglądowy, który miał wam pokazać, jak wygląda ta gra i ten gameplay z tej gry. I czy warto, czy nie warto kupić. Sprawdźmy, co za niebieskimi. Dobra. Boże, jak ona się dziwi. O Jezus Maria, jak to szybko biega. Jezus Maria. I straszy. Okej, muzyka się zmieniła, nie wiem czy to po prostu przypadek, czy medkita. Dobra, weź my. Powiem tak. Grafika może nie jest za ładna, ale uważam, że jest adekwatna. Że niepotrzebna jest lepsza do grafika do rozwalania po prostu jakichś stworów. Szkoda, że nie mam jakiegoś granatu. Przydałoby się. Wiemy też, że już się, że się stwory nie kończą, że cały czas będą wychodzić w zasadzie. Co, bo ja mam grafikę ustawioną na epic, na najwyższe możliwe i to też może być, mógł być błąd, bo jednak czuję lekkie spadki. Najgorsze jest to, że jeszcze trochę pomieszczeń przed nami. Jezu, jak mnie zapędziła do rogu. Okej, mamy żółty. Sun Cresta. Pancerz podniosę. Mam wrażenie, że tu zaraz jakiś mi boss wyjdzie. O nie, znowu ten gównik. Tylko ten, tamten ostatni nie strzelał chyba, nie? A ten strzela. Ale zdech przynajmniej szybko w miarę. Zadławiła się własną krwią. Widziałem. Dobra, jebać to, nie idę tam. Idę na górę zaraz. Jeszcze tutaj zwiedzę sobie. Okej, kart. Pis, no czego straszysz? Czego straszysz? Kolejne szepty. Idę na górę? Nie, jeszcze tutaj jedne drzwi zostawiłem. Niesprawdzone. Co jest? Nie te bronie mi spada, wypadają, które trzeba. Niestety. A szkoda. Dobra, wszystkie są zamknięte, czyli wychodzi na to, że muszę iść na górę. I bardzo dobrze, nie chcę wcale zostawać na dole. Cholera, niebieskie drzwi. Jeszcze nie otwarte. Aż kusi, żeby otworzyć, ale... Żebym nie żałował. Po prostu przedłużam niepotrzebnie. Byłem tu chyba. Chyba. Mówię chyba, bo nie wiem. Jak mamy pancerz, to tak naprawdę nie wiadomo, czy dostaliśmy, czy nie. Nie pokazuje nam. Dobra, lecę na górę. Mam nadzieję, że tam coś znajdę. Jak nie, to lecę do czerwonych drzwi. Do żółtych, przepraszam. Mamy pancerzyk. Bardzo fajnie. Ammo do shotguna jest full. Medkita nie potrzebujemy. Clown znowu, jebany skurwesyn. Nawalają się między sobą, zobaczcie. Ale wiecie co? Ja jestem tu zamknięty trochę. Ale na szczęście clown już zginął.
Dobra, zrobimy chyba zaraz sprinta. Nie wiem, jak ja cię przeoczyłem, gdzie ty byłaś. Okej, robimy sprinta do żółtych drzwi. Myślę, że tak zrobimy, najwyżej zginiemy. Cholera, gdzie są żółte drzwi? Dobra, lecimy, nieważne. Jebać to. Aha, mi się skończył już stamina. No nie ładuj mi teraz. Kurde, gdzie były żółte? Skurwesyn. No, miałem nadzieję, że zginę tym razem. Okej. Trochę mi się pokończyło to i owo. Muzyczka ucichła znowu. Gdzie są żółte drzwi? Gdzie jest mój nail gun? Ohohoho. Nie, tu nie. God damn it, tu tak się błądzi. Że to głowa mała. O, ale foto jeszcze wcześniej nie brałem. Tak jak mówiłem, ta mapa jest niepomocna w ogóle, ani trochę. Powinna mi pokazywać, gdzie są żółte drzwi i niby tutaj, ale wiemy, że to nieprawda. Więc gdzie? No błądzę jak ja pierdolę. Dobra, polecimy tutaj. Tu są zamknięte. Po raz kolejny. Dobra, jeszcze pancerz uzupełniony. O, jaki szybki skurwesyn. Te drzwi nie były zamknięte ostatnio chyba. Umarł. Gdzie są żółte drzwi i... Czy ktoś widział? No, zajebista mapa. Niech no chuj strzeli. Przecież ja tak błądzę. No nie, no znowu tu jestem, a ja nie chciałem tu być. Były gdzieś te żółte drzwi. To jest miejsce, do którego muszę iść. Czuję, że tam jest koniec misji po prostu. A błądzę. I błądzę. Tak jakby mi te drzwi gdzieś znikały, cholera. Dobra, wiemy, że na górze nic nie ma. Wrócę się tutaj. Tu jest zaraz główny hall. Tu jest pokój, tu nic nie ma. Te są zamknięte. No brakuje mi już, kurczę, pomysłów. Gdzie były te złote drzwi? Jesus. Czybym tu nie był wcześniej? A znajdziemy Nailgana? Wreszcie? Nie. Dobra, wiem, że w piwnicy nie byłem, ale no tu za dużo nie znalazłem. Tylko trochę ammo, jedna modyfikacja. I to wszystko. Dobra, żeby iść do żółtych, teoretycznie, jeden polecić tutaj. I tutaj, ale te są zamknięte. Więc jakoś tak naokoło by próbował człowiek.
To by były gdzieś tutaj te drzwi. Ale też zamknięte. A więc jak to zrobić? Tu naokoło nie pójdę. Kurwa, taki labirynt trochę, nie? Jest kuchnia. Jezus, są. Faktycznie. Dobra, to się wytnie. Lecimy. Okej, najdłużej się otwierają, znaczy, że to są końcowe już. Faktycznie są. A ja dalej bez Nailgana. Co to jest? Co to jest? I czy tracę życie? Stracę? Trochę straciłem. Kurde, słyszę odgłosy, nie wiem gdzie. Trochę mnie to martwi. Po co ja to robię w ogóle? Czy tu jakaś taka misja? Żebym tego nie żałował. Żebym potem zabraknie hapsów na przykład. To wygląda jak takie... A, mamy tutaj żyćku jeszcze. To chyba jest taka aparatura, którą muszę użyć, żeby chyba wyjść stąd. Nie ładuj teraz! Dobra. Zdechli. Mamy kolejną aparaturę. Kurde, dużo tego tutaj. Dosyć długo to zajmuje, żeby pobrać krew. Okej, 7 na szczęście hapsów tylko tracimy. O, gdzie jesteś, cwaniaku? O nie! Kurwa, nie trafiłem. Dobra, zde. Co on tak zde przed wystrzałem? Jeszcze coś leci. No nie, no nie mogę się na nich skupiać. Okej, zamknięty, przynajmniej wiem. Co ona tu się robiła, kurwa? Dobra, ile jeszcze tych narzędzi muszę tutaj obsłużyć? Traciłem już trochę tego życia, przydałaby się jeszcze jedna butelka, za wcześnie może wypiję tamtą. Kurwa, trochę tego jest. Idzie kolejny. Okej, użyjemy tego. No nie, no chodź tu, szmato. Tylko im przeszkadzają, taka prawda. Dawaj, 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 dawaj. Aha, go back to the elevator. Okej, spierdalamy nie zważając na nic. W takim razie. Ja pierdolę. Ciekawe, czy dam radę, czy muszę? Włączaj, włączaj! O, fuck! Mam nadzieję, że to przeżyje. O, fuck, 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 fuck! Jest! Okej, moi drodzy. 40 minut. No, nie powiem. Trochę mi to zajęło. Moi drodzy, jeśli wam się podobał Unloved, odcinek taki poglądowy,
no to oczywiście łapka w górę. I piszcie komentarze, czy chcecie więcej odcinków z tej serii. Obiecuję, postaram się ogarnąć, był tu pierwszy raz w zasadzie, kiedy grałem 268 zabójstw w 7 pomieszczeniach. No, dosyć dużo. Okej, moi drodzy, tyle ode mnie dzisiaj. Trzymajcie się, na razie.